Wsadziliśmy tutaj wspólnie także z Instytutem Pamięci Narodowej Dąb Niepodległości Józef Piłsudski. Stanęliśmy przed tą ścianą i stwierdziliśmy, że tutaj czegoś brakuje, że fantastycznie by było, gdyby pojawił się tutaj malunek, który przedstawiłby patrona szkoły. I doszliśmy do wniosku, że jest to genialne miejsce, ponieważ wszystko dookoła wiąże się tutaj z marszałkiem. Wojewódzki Dom Kultury, Czwórka Legionowa, Aleja Legionów i VII Liceum Ogólnokształcące imienia Józefa Piłsudskiego. Ja bardzo serdecznie tutaj dziękuję pani naczelnik za wsparcie, za sfinansowanie tego dzieła. Tak krótko też powiem, bo gdyby nie Instytut Pamięci Narodowej, bardzo trudno byłoby ten pomysł zrealizować. Także bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam pani naczelnik na środek. Dzień dobry państwu, a skoro zaczynamy od podziękowań, to ja chciałam również podziękować bardzo pani dyrektor, gronu pedagogicznemu i całej społeczności szkolnej za inicjatywę, za pomysł. Instytut Pamięci Narodowej jest od tego, żeby upamiętniać ważne wydarzenia ważnych ludzi. O marszałku Piłsudskim nie będę mówić, bo skoro chodzicie, mówię teraz do młodzieży, do szkoły, która nosi jego imię, to zapewne wszystko o nim wiecie. Natomiast to, co jest fascynujące w tej postaci niewątpliwie, to to, że po tylu latach niewoli potrafił wzbudzić ogromną energię, zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy uznali, że Polska jest ważna. Musimy pamiętać, że tak naprawdę to koło historii, cywilizacji popychają wybitne jednostki. Nie legnie przemoc, fraża, zaczepnie wzdłuż.